Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym sezonie Neurofreaków, 37 odcinek. Przed Wami Wasi ulubieni neuroterapeuci Patryk Sobotka i Maciej Duczyński. I w dzisiejszym materiale pogadamy sobie o tym, jak zostać neuroterapeutą. Także mam nadzieję, że wielu z Was ten temat siedzi, interesuje Was to, więc pogadamy sobie o wszystkich szczegółach dotyczących tego zagadnienia. I może zaczniemy od tego, że prawdopodobnie dużo osób zastanawia się, dobra, fajnie, ale nie ma czegoś takiego. Tak, ale jednocześnie dosyć dużo osób już się z tym identyfikuje tak, i używa takiej nazwy. To jest ciekawe, bo dużo osób właśnie pisze, jakby czym jest neuroterapia, co różni neuroterapeuty od fizjoterapeuty, jak wygląda ich praca i dlaczego neuroterapia jest taka fajna i tak dalej. Oczywiście. W 100% są to prawdopodobnie nasi kursanci, bo tak naprawdę nikt nie używa tego terminu, tego nazewnictwa oprócz nas. Tak przynajmniej się wydaje, chyba że się mylę. No ja się nigdy nie spotkałem z tym, żeby ktoś jeszcze używał takiej nazwy czy takiego tytułu, no, czy tak, nazwy takiej profesji, nie? Raczej nie. Dokładnie. Pytanie jest, o może Maciek, nie rozmawialiśmy o tym. O, dlaczego dawaj. Ty na przykład lubisz się nazywać neuroterapeutą, pomimo tego, że jeszcze, to słowo klucz, jeszcze nie ma takiej profesji i jednocześnie jakby niekoniecznie nazywasz się fizjoterapeutą, pomimo tego, że oficjalnie w sumie jestem fizjoterapeutą, nim jesteś. Tak jest. No tak, ja to lubię, dlatego że trochę mi to ułatwia taką codzienną pracę. I nawet komunikację jakby trochę z pacjentami, bo no jak pracuję, no to no w sumie wiesz, jak pracujemy. Ja myślę, że osoby, które nas słuchają, w dużej mierze też wiedzą, jak pracujemy. Pracujemy manualnie, używamy dosyć specyficznej terminologii, używamy dosyć specyficznych testów. No i pacjenci, idąc na fizjoterapię, spodziewają się no jakby trochę czego innego. I ja zaczynam sobie tutaj gdzieś tam pracować i oni mówią, że o wow, to w ogóle co to jest, bo jakby chodziłem wcześniej na fizjoterapię tutaj w jedno, drugie, trzecie, siódme miejsce, no i czegoś takiego nie było. No i ja teraz musiałbym za każdym razem tłumaczyć, no tak, no bo to w sumie nie jest fizjoterapia. Aha, to, no to co pan, co to jest, tak? No i czekaj, wypadałoby jakoś to nazwę, powiesz tak, pacjent zostawi, że no to jest taka, takie tam o to jest taka rzeczy. Trochę terapia manualna, no ale ja chodziłem na terapię manualną i to też było co innego. No tak, ale to jest taka jakby inna terapia manualna, tak? Więc taka jakby trochę kinezjologia, ale to, no tak, ale też nie do końca. No więc w sumie trudno powiedzieć, a zresztą jak powiesz pacjentom, że to jest kinezjologia, to oni i tak za bardzo nie wiedzą, co to jest. Tak, ale nawet jak powiesz, że to jest kinezjologia na przykład i oni sobie na przykład wejdą w internet i zobaczą, to okaże się, że te testy wyglądają na przykład inaczej. Nawet jakby proste testy, wiesz, jak wstukujesz sobie kinezjologia na YouTubie na przykład i tam przykładowo są testy układu pokarmowego i tak dalej, na nietolerancji, to one na przykład często wyglądają inaczej, no nie? Tak. Ja bym nawet nie chciał specjalnie, żeby oni szukali tego pod kątem kinezjologii. Tak, bo to jest temat o tyle śliski. Na YouTubie tym bardziej. Temat jest o tyle śliski, że można znaleźć naprawdę wartościowe materiały. Tak, takie ale mega można znaleźć spoko. Też takie grube latanie na miotle wykonywane przez takie ezograżynki, z czym ja też niespecjalnie chciałbym się identyfikować. Prawda, prawda. Więc tutaj trzeba być ostrożny, jeśli chodzi o poszukiwanie tych treści. I neuroterapia wydaje się dość bezpieczna pod tym kątem, że można, znaczy to, co my próbujemy teraz robić, to stworzyć pewne ramy, czym ta neuroterapia no jest. No tak, jakiś taki dosyć otwarty system, który jednak no, bazuje na jakichś zasadach, na jakichś założeniach, no w dużej mierze też no, po prostu na fizjologii, czyli na nauce, raczej nie na tylko domysłach. Tak, bo nawet, wiesz co, teraz pomyślałem sobie o tym, że na przykład my, korzystając z testów zręczności mięśniowej jako jednego z głównych narzędzi, to dalej pacjentów oceniamy postawę, oceniamy chód, wykorzystujemy palpację do tego wszystkiego, tak. Co tak naprawdę nie robi się tego w kinezjologii.
Czy tak, stosowany, tak. Czy energetyczny. Jasne. Tam jest teoretycznie test mięśniowy jako idealne narzędzie diagnostyczne i nie ma innych rzeczy. Więc choćby to nas różni, bo się mogłoby okazać, że okej, testy testami, ale korzystamy też z innych narzędzi diagnostycznych, które po prostu są dobre, no nie? Skuteczne, fajne. Jednocześnie dostajesz jeszcze większą ilość informacji po pacjencie, którego diagnozujesz, tak? Którego tam oceniasz. No tak, dokładnie. No więc tutaj no znowu wydaje się to całkiem słuszne. Chociażby dlatego, że no pewnie nawet kinezjologia sama w sobie jakby nie stara się udowodnić tego, że ten test jest w 100% zawsze skuteczny. Tak? Bo nawet mówimy o tym, że no na pierwszych gdzieś tam etapach tego, kiedy się uczymy testu, no to jest dużo możliwości gdzieś tam popełnienia błędu, zasugerowania się i tak dalej, i tak dalej. No zresztą w ogóle w medycynie nie ma testów, które są 100% pewne. Więc no my też nakładamy na to naszą wiedzę, nasze doświadczenie, wiedzę też jakby taką ogólnomedyczną, wiedzę z powiedzmy innych, gdzieś tam z innego zakresu, powiedzmy nawet no też z fizjoterapii, do tego, żeby sobie troszkę tą ścieżkę skrócić, też po to, żeby, no żeby mieć większą pewność tego, co my robimy. Nie? Nawet też właśnie skrócić tą drogę, no bo czasami jeśli byśmy nawet założyli tak utopijnie, że robimy tak dobrze te testy, że one są stuprocentowe, no to musielibyśmy czasami szukać gdzieś troszeczkę naokoło, a na to jeśli nałożymy już dokładnie historię pacjenta, tą właśnie ocenę wizualną, palpację i tak dalej, no to my już w głowie mamy pewien pomysł na to, co temu pacjentowi może być, więc na to jeśli nałożymy sobie ten test mięśniowy, no to my oczywiście tą drogę jeszcze skracamy i mamy jeszcze kompletniejszą, dokładniejszą, bardziej trafną diagnostykę, więc jakby tych innych rzeczy gdzieś tam nie odrzucamy. Więc to sprawia, że to jest, to też no właśnie nie moglibyśmy też tego nazwać tylko i wyłącznie kinezjologią, bo to nie jest to samo. Nie? Tak, wiesz co, i teraz pomyślałem sobie jeszcze, jak stricte sama diagnostyka czasami rzeczywiście może być bardzo podobna do tej kinezjologii, czasami nawet może taka sama, w zależności od tego, jaki jest temat, tak, z jaki przychodzi pacjent, tak już same zastosowanie terapii jest w ogóle inne, no nie? Bo kinezjologia opiera się głównie na bardzo delikatnej pracy, na punktach, albo nawet na gdzieś tam, no może nie chcę powiedzmy jakoś tak wchodzić bardzo mocno teraz, co tam można robić ciekawego, ale rzadko jest tak, że kinezjolodzy wykorzystują stricte powiedzmy same techniki z terapii manualnej, albo powiedzmy techniki z pracy na tkankach miękkich, techniki pracy stawowej. To praktycznie się nie robi, albo jeżeli jest to jakiś w jakimś małym zakresie, ułamek, nie? No, nie? Że gdzieś tam powiedzmy jakiś delikatna mobilizacja jakiegoś stawu, więc raczej to jest oparte stricte na właśnie punktach, na delikatnej pracy, na punktach akupunkturowych, na punktach Chopmana, na różnych punktach odruchowych. Tak, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc rzeczywiście stricte sama terapia już różni się, bym powiedział, bardzo, no nie? Może się różnić bardzo. Plus, jak jeszcze w kinezjologii na przykład masz pewnego rodzaju jakby trochę narzuconą tą pracę, te korekty tak zwane, które się robi, to tutaj, jak my na przykład prowadzimy kurs neurodiagnostyki terapii, który według mnie jest taką, powiedzmy, instrukcją obsługi skrzynki z narzędziami, którą masz, bo masz całą masę różnych narzędzi terapeutycznych, to nie ogranicza cię, tylko daje ci możliwości teoretycznie, choćby przez teren terapeutyczny, sprawdzenie każdego bodźca, który ty masz. Od nawet prostych ćwiczeń. Kinezjologia też często nie wchodzi w kwestię treningową, tak? Kwestie ruchu, kwestie wzmacniania, przetrwania tego, co my oczywiście robimy. Więc tak naprawdę to jest taki bardzo diagnostycznie może trochę zamknięty schemat, terapeutycznie ekstremalnie otwarty, tak mi się wydaje. No tak, 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 bo tutaj faktycznie jeśli chodzi o diagnostykę, no to zasady są takie dosyć ułożone i dosyć jasne. Oczywiście można je kreatywnie dalej gdzieś tam powiedzmy wykorzystywać, no to trochę tak jak matematykę, nie? Jeśli jakby tutaj znasz zasady, no to możesz bawić się tym dalej, no ale jednak powiedzmy, że te zasady podstawowe się nie zmieniają, nawet jeśli się tym bawisz. No ale jeśli już chodzi o ten taki aparat, no nie, wykonawczy, chcesz już po prostu coś dokładnie sobie naprawić, no to możesz posługiwać się no, ekstremalnie różnymi rzeczami, bez względu na to w sumie, czym się pracuje. Dobra, myślę, że powiedzieliśmy częściowo, czym jest neuroterapia, a oczywiście w dużym skrócie, bo moglibyśmy o tym mówić. Natomiast tak,
Pytanie jest takie. Ktoś sobie myśli teraz, dobra, brzmi to rozsądnie, chciałbym takim neuroterapeutą zostać, pomimo, że uwaga, jeszcze, słowo klucz, jeszcze takiej specjalizacji nie ma, ale będziemy się bardzo mocno starać, żeby ona pojawiła się za jakiś czas. Za chwilę powiemy o tym, jakie mamy na to pomysły. Ale ktoś mówi, dobra, jak nim zostać? No to na ten moment nie ma specjalnie dużo możliwości. Tak? Tak. No więc my obraliśmy jakby taką ścieżkę kształcenia dla osób, które chciałyby takim neuroterapeutą w przyszłości być. No więc po prostu uczymy tego, no można powiedzieć, niemalże od podstaw na szkoleniu. Tak, bo na przykład ktoś może stwierdzić, mi się zdarzało, a mówię zdarzało, bo w okresie wakacyjnym niespecjalnie dużo produkowaliśmy i ja też nie produkowałem, więc w okresie wakacyjnym mało osób do mnie zwracało się, ale w trakcie roku szkolnego dużo osób zgłasza się pod kątem, ok, oglądałem twoje materiały na kanale, co zrobić, gdzie iść na przykład, żeby pracować podobnie albo tak samo. No i stwierdziliśmy, że wyprodukujemy taką ścieżkę, bo my oczywiście tych metod łączymy bardzo dużo pracy. Mm. Część gdzieś tam jest stworzonych schematów postępowania gdzieś tam nam się w głowie urodziła. I do tej pory teoretycznie, bo podejrzewam, że wielokrotnie mówiliśmy na Norwikach, że mamy taki kurs, który jest naszym takim dzieckiem, który coraz aktualnie starszym. Tak trochę dojrzewa, rozbudowuje się. To jest ciekawe, jak tworzyliśmy w ogóle jeszcze kiedyś terapię nerwomięśniową, która miała wcześniej dwa moduły, to my wiedzieliśmy o tym, że ona będzie mocno rozbudowywana. Mhm. To jest taki basic. To jest taki basic, gdzie uczymy się testów, uczymy się zasad diagnostycznych, mamy podstawy pracy z czaszką, mamy podstawy pracy z jamą brzuszną i teraz sobie to bardzo mocno rozbudowujemy na, po pierwsze, no terapię wizceralną, można powiedzieć, to nie? Tak, no tutaj znacznie większy też warsztat techniczny. Tak, na pewno. Takie ogarnianie, bo jak jest triada zdrowia, o której też mówiliśmy, możecie sobie zerknąć, bo w Neurofreaki był taki temat, bardziej chyba holistycznie już się nie da, taki tytuł miał. Możecie sobie zerknąć i tam mówimy o triadzie zdrowia, gdzie są trzy boki i bok dotyczy struktury, chemii, emocji, mentalu i wydaje mi się, że w module pierwszym i kawałku drugiego to mocno poruszamy ten temat struktury, no nie, bo tam jest kręgosłup, stawy budowy i tak dalej, zaburzenia mięśniowo-powięziowe, takie tematy. Trochę nadgryzamy tematu chemii, biochemii na drugim module. Na trzecim oczywiście ta biochemia idzie dalej, mocno. Oczywiście dalej pojawia się struktura, bo niby wiesz, ja mam brzuszna, to jest jedno i drugie, no nie? Tak, jest trochę struktury, ale bardzo dużo biochemii wchodzi. I oczywiście czwarty moduł to jest ten temat związany z mentalem. Ten mental się pewnie będzie to trochę przewijał, bo i na drugim module coś tam jest wspominane pod kątem tego, bo przecież choćby jelita, no nie? No one dokładnie. Są ekstremalnie związane z zachowaniem, naszym charakterem i tak dalej. Tak, no w ogóle też na tym trzecim biochemicznym module będziemy dosyć dużo mówili też o tych osiach związanych z naszym połączenie między mózgiem a sercem, mózgiem i jelitami, o tym, jak to też warunkuje właśnie nasze zachowanie i tak dalej, więc taki podkład teoretyczny to będzie dosyć mocny, aczkolwiek jeszcze bez narzędzi terapeutycznych. Tak, no i oczywiście czwarty moduł nakierowany na ten mental, więc można powiedzieć, że w cztery moduły udaje nam się, powiedzmy, że no nie chcę mówić zamknąć, no nie? No bo to jest w takiej dużej mierze pokryć pewnie jakby całą tą triadę, nie? Tak, tak. Oczywiście tego można zrobić bardzo dużo, no nie? Bo jak w temat powiedzmy układu nerwowego, odruchów, jakichś wzorców, zaburzeń się wchodzi, to się okazało, może się okazać, że można, wiesz, tworzyć tych modułów 20 i tak zostanie ci jeszcze temat do zagospodarowania. No, do dalszej pracy. Ale naprawdę już jest tak, że po tych czterech modułach, które teoretycznie można zrobić już, no nie? Bo już jakby leciały terminy, można sobie tak naprawdę zapisać na wszystkie moduły. Czyli takie, my to zrobiliśmy taki podział na dwa levele, tak? Czyli level pierwszy to są dwa pierwsze moduły i level drugi to jest kolejne dwa moduły. Daje nam łącznie to cztery. I to jest rzeczywiście w dużej mierze to, jak my pracujemy w gabinecie. Tak. W bardzo dużej mierze. No, ja w większości przypadków spokojnie sobie to załatwiamy. I powiedzmy, że w tych czterech modułach, ja tak mi się wydaje, że jest około 70-80% tego, co wykorzystuję w gabinecie.
A jeszcze jakby osoby, które na przykład czy były u nas, nie wiem, na masażu tkanek miękkich, albo nawet na innym masażu tkanek miękkich, gdziekolwiek, tak? Ale zrobił jakąś terapię manualną tkanek miękkich, plus na przykład jakieś podstawy pracy stricte ze stawami wodowymi, kręgosłupem, no to mniej więcej jest to, co ja wykonuję. To już było takie 85, może 90% mojej gabinetowej praktyki. Nie wiem, jak jest w swoim przypadku. Nie wiem, właściwie to nie myślałem o tym w ten tak sposób, teraz, ale... Wymyślimy to teraz. Okej. No generalnie staram się w tym trzecim module zawrzeć no jak najwięcej z tego, co po prostu też robię w gabinecie, jako że pracuję też głównie z tymi pacjentami z problemami trzewnymi, no to takie najczęstsze przypadki właściwie omawiamy, no chyba każdy narząd i też dokładnie technicznie, jak sobie z nim poradzić, różne zależności między nimi. Pracujemy też troszkę głębiej jeszcze z układem autonomicznym. Mhm. Troszeczkę więcej gdzieś tam tych technik skierowanych też w nerw błędny, w pień współczulny, trochę też trzeciego dnia pracujemy pod kątem ginekologii, czego też nie, gdzieś tam nie robiliśmy wcześniej, na przykład na drugim module. Jakby nawet tego tematu gdzieś tam nie poruszamy. Czy była taka praca na przykład, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, no jak nie było, skoro na przykład była praca z jamą brzuszną, adołami biodrowymi, otrzewną ścieną i tak dalej. No generalnie tam... tak, to tutaj no to ja idąc dalej mogę powiedzieć, że w sumie to skoro na pierwszym module zaczynamy pracować ze stawem skokowym, to w sumie też wchodzimy trochę w ginekologię, patrząc od tej strony na to, aczkolwiek nie omawiamy też żadnych zależności, jakichś case'ów, jakiegoś w ogóle konkretnego przypadku i co zrobić w takim momencie, kiedy do nas przychodzi pani, która ma problem, powiedzmy, z, nie wiem, z bolesnym okresem czy z bólem w trakcie współżycia. No to jakby nie, w ogóle nie wchodziliśmy w takie tematy. Tak. Więc oczywiście jakieś tam pewnie narzędzia diagnostyczne no są, tak? No bo my też po prostu wiemy, że pracując z jamą brzuszną, czy no z kończynami dolnymi, czy w ogóle z człowiekiem całym i zdejmując z niego różne dysfunkcje, no to jesteśmy w stanie mu pomóc na naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy i dojść do tego samego w sposób taki troszeczkę naokoło. No ale jakby cały czas no idziemy w tą stronę, że im więcej mamy też takiej wiedzy, nawet teoretycznej, plus troszeczkę precyzyjniejsze narzędzia takie no do pracy konkretnie, no to jesteśmy w stanie tą terapię skrócić albo po prostu do tego dojść szybciej. Mm-hmm. No co znowu się przekłada na to, że dla pacjenta to jest bardziej komfortowe, dla nas to jest bardziej komfortowe, też umiemy się w takich sytuacjach trochę zachować. No i też po prostu umiemy o niektóre rzeczy zapytać, bo wcześniej może być też tak, że nawet nam nie przyjdzie do głowy o to, żeby o coś, jakiś konkretny temat z pacjentem poruszyć. Tak. A są sprawy, o których pacjenci no, po prostu jakby sami z siebie nie mówią. No jeśli teraz mówimy znowu o tych trzewnych tematach, no to jeśli ktoś nie wejdzie bardzo głęboko w ten temat i jakby się tym nie zajmuje, jakby się nie chwali tym, że to jest jakby jego taki konik, no to też pomyślmy, no jak dużo pacjentów do przeciętnego no jakiegokolwiek terapeuty powiedzmy przychodzi i mówi, że no wiesz co, moim głównym problemem to jest na przykład SIBO, na które się gdzieś tam leczę, ale cały czas mam dyskomfort w brzuchu, plus jednocześnie no pojawiają się problemy z bolesnym miesiączkowaniem. Nie? No podejrzewam, że może ten ostatni temat robi się troszeczkę no bardziej powiedzieć... znany, dlatego że ta fizjoterapia uroginekologiczna jest taka, no nazwijmy to troszkę bardziej modna, o tym się trochę więcej mówi, więc może trochę tak. Tak, ale może powiedzieć, że wiesz co, mam problemy z cielitami, SIBO, zdęcia tak. I wiesz co, nie mogę ogarnąć w ogóle z dermatologiem swojej twarzy, mam straszne freski i tak dalej. No, tak. A ty mówisz, o spoko, okej, weźmy to pod uwagę, no nie? A gdzie może się to wydawać takie, wiesz, jak to, skóra, twarz, tak. Fizjoterapeuta, co to tak? Tak. Dobra. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ostatnio w ogóle wrzuciliśmy dla swoich kursantów, którzy skończyli już pierwszy, drugi moduł neurodynamicznej terapii, taką informację, o której wam możemy powiedzieć, bo to jest pewien taki powiedzmy pomysł na to, jak chcielibyśmy, oczywiście powoli, tak? No bo tutaj ostatnio z Krzyśkiem rozmawiałem teoretycznie, że to będzie strasznie długo trwało, no nie? Jakby wprowadzenie
jakby stworzenie grupy ludzi, którzy mają podobne priorytety i chcą pracować tak jak ty, i jakby jakoś ustrukturyzowanie tego, a ktoś mówi, no tak, przecież jakby wiesz, jakby uczysz ludzi pomagać innym ludziom, to nie jest, wiesz, jakby nie uczysz ich na przykład, nie wiem, szybki kurs programowania, nie? Tylko jest to pewnego rodzaju proces długotrwały, który tak naprawdę jest związany z tym, że okej, wprowadzasz jakąś wiedzę, którą oni fajnie jakby przepraktykowali, ale okazuje się, że tam jest też wiele takich niuansów związanych z tym, że kurde, jednak fajnie w tym procesie zadbać o siebie i tak dalej, co skutkuje, że to się wszystko wydłuża, no nie? Ale plan teoretycznie mamy taki, który spodobał się teoretycznie większości naszym byłym absolwentom i którzy się bardzo pozytywnie ten temat wypowiedzieli, że chcemy właśnie raz oczywiście rozszerzyć to kolejny moduł, o którym wam mówiliśmy, dwa, stworzyć dla osób, które już rzeczywiście przyjęły na klatę tą wiedzę z tych czterech modułów, tak zwane moduły kliniczne. Czyli to jest w ogóle pomysł, który mi się bardzo podoba, ale najchętniej bym go wprowadził już. No nie? Ale troszkę za szybko. Tak, najchętniej bym go wprowadził już, bo wiesz, to jest o tyle fajne, że ci ludzie mogą tą wiedzę skonfrontować z realnymi problemami, tak? Gdzieś tam pod kątem twojej obserwacji. I plan jest taki, że jak już powiedzmy posiądziemy tą wiedzę z czterech modułów i wszystko będzie jasne, więc będziemy mieli tą triadę zdrowia jako taką opanowaną i jest fajnie, to się okazuje, że widzimy się na module klinicznym, który polega na tym, że przygotujemy dla was pacjentów, w sensie, że po prostu pacjenci nas zgłoszą, wypełnią pewien formularz i się okazuje, że my o tym pacjencie wiemy coś już. Okazuje się, że dzielimy ludzi na grupy 2, 3, 4 osób w zależności od potrzeb. I po prostu każda z grup dostaje pacjenta. Oczywiście ja to widzę w ten sposób, że wiesz, mamy przygotowane powiedzmy 10 pacjentów, hipotetycznie, i jest 20 osób na module klinicznym. No i oczywiście oni tam się dobierają w wujeczkach, fajnie. No i napczytamy, że o słuchajcie, będzie pani Magda, która zgłosiła się z problemem takim, wiesz, bolą ją plecki, ma problemy ze snem, oprócz tego zgłasza problemy trzewne typu wzdęcia zaparcia, ma tyle i tyle lat, teoretycznie aktualnie diagnozuje się na przykład, nie wiem, na ZZSK przykładowo, a aktualnie największy jej problem to jest ból odcinka nadziewnego, który zgłasza na taką i taką, wiesz, ilość, a w skali tam subiektywnego odczuwania bólu i po prostu, no nie wiem, i tam jeszcze jakieś inne niuanse o nim i mówimy, kto chciałby z panią Magdą pracować. No i zgłasza się tam, wiesz, jakiś team. Mówimy, dobra, no to pani Magda do was. No i później pan Ignacy, no nie? No i pan Ignacy przychodzi z takim problemem. No i się okazuje, że tam są w ogóle różne osoby pod kątem problemów narządu ruchu, ale też narządów trzewnych, albo przygotowania się do jakichś zawodów, czyli jakiś, wiesz, sportowca i tak dalej. I się okazuje, że można popracować sobie z ludźmi, których powiedzmy specjalizuje się częściowo, ale też w ogóle z innymi. No i plan jest taki, że kursanci dostają pewien protokół postępowania, żeby wyciągnąć jak najwięcej informacji, później zaprezentować terapię, zrobić w ogóle tę terapię na tej osobie i tak dalej, zaplanować jakiś plan leczenia stricte, tak, że okej, zrobiliśmy jedną terapię, ale co oprócz tego? Może się tak okazać, że ta jedna terapia będzie spektakularne efekty dawała, no nie? A w niektórych przypadkach może się okazać, że okej, jedna to za mało, będzie trzeba jakiś przygotować plan działania, no i później prezentujemy to przed grupą. I grupa też dowiaduje się, jak pracować z pacjentami, z którymi, nie wiem, może by nie podjęli się terapii, albo to jest w ogóle nie ich specjalizacja. I wiesz, a może się okazać, że gdzieś tam kogoś zainteresuje na przykład kompletnie inna tematyka, no nie? Więc przygotowo w sobotę mamy jedną grupę pacjentów, gdzie omawiamy ich, później oni ich robią, na końcu omawiają, niedziela kompletnie nowa grupa pacjentów, albo zaproszenie jeszcze raz daną osobę, bo się okazuje, że fajnym pomysłem byłoby zrobienie terapii na przykład dzień po dniu. Że jednego dnia zrobić coś, a drugiego dnia zrobić coś, no nie? Więc... Tak, więc znowu taka dosyć duża ilość niuansów do przepraktykowania. Ja nawet teraz też tak chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś, że ktoś może stwierdzić, że jakiś pacjent jest na przykład nie dla niego. I to też jest fajny pomysł, żeby jednak może podjąć rękawice w niektórych sytuacjach, zwłaszcza kiedy mamy możliwość pracowania w jakimś teamie z jakąś większą ilością osób, dlatego że
tak jak nawet mówimy gdzieś o pracy w bardzo specyficznej, czyli na przykład pracy w sporcie albo z pacjentem, który ma problemy jakieś mocniej trzewne, no to raczej nikt z nas nie może powiedzieć, że no dobra, to już jest pacjent taki raczej w ogóle nie dla mnie i nigdy nie chcę mieć z tym nic wspólnego, dlatego że no cały czas pracujemy z ludźmi, którzy te problemy mają mieszane. Nie? Czyli może być tak, że do nas przyjdzie sportowiec, ale jego głównym problemem nie będzie to, że on się przygotowuje do zawodów i ma kontuzję, tylko na przykład ma problemy trzewne i to jest jego główny problem. I teraz musimy troszeczkę połączyć wiedzę z jednej i z drugiej dziedziny do tego, żeby mu pomóc w tym problemie, który on ma, albo ma po prostu niespecyficzny ból odcinka lędziowego kręgosłupa i w sumie moglibyśmy go potraktować jako po prostu każdego pacjenta z ulicy, ale z drugiej strony nakłada się na to to, że jest w jakimś tam sezonie gdzie niedługo ma powiedzmy jakieś zawody, jest w piku, no i z nim trzeba popracować już troszeczkę inaczej, więc myślę, że znowu dla każdego terapeuty to może być jakaś bardzo fajna, taka cenna lekcja, jeśli tym bardziej nie miał wcześniej z jakimś pacjentem do czynienia, no bo to będą sytuacje, które nam się po prostu zdarzają. Myślę, że nam wszystkim. Tak. A w ogóle tak sobie siedzę, w ogóle off topic, uwaga, siedzę na depotelach i fajnie jest, no nie? No, ktoś nas ogląda, ktoś nas na YouTube mówi, nowe miejsce, nowe fotele, karafka z wodą, bogactwo, no nie? I słuchajcie, nie przyzwyczajajcie się specjalnie do tego setupu, który aktualnie widzicie, bo jest to setup roboczy, gdyż jesteśmy w naszej nowej lokalizacji, gdzie będziemy dla was nagrywali masę materiałów i audio, i wideo, i w ogóle różnych, ale po prostu czekamy na duże rzeczy jeszcze. Zasłonki. Kwiaty, cokolwiek, tak, musi rośliny, to być trochę przytulnie. Monsterę jakąś fajną. Nawet może nie jedną. Może nie jedną, może więcej monster. I na przykład też panele akustyczne, żeby po prostu był piękny dźwięk. Bo na przykład mamy miejsce inne do nagrań, ale nie ma tam paneli, straszne duże echo jest. Byście w ogóle tego nie znieśli. Więc nie przyzwyczajcie się, bo na przykład ktoś mówi, wow, ale fajne w ogóle tutaj tło i w ogóle jest cudownie, to nie. To będziemy się widzieli prawdopodobnie z jakieś dwa odcinki w ogóle w innej. Tak. Tak, jeżeli po prostu słuchasz tego na Spotify, po prostu olej to, co teraz powiedziałem. Tak. Jeśli ktoś też uważa, że to tło jest super, to tym bardziej niech się nie przyzwyczaja, bo to następne będzie urywało. Tak. Dobra, wracając do tematu jeszcze. Tutaj. Okej. Okay. To jest taki pomysł, plus oczywiście później. Bo ja bym chciał zebrać osoby, które rzeczywiście głównie w gabinecie pracują w ten sposób. Stąd oprócz tej całej wiedzy w tych wszystkich modułach, modułów klinicznych, to pewnego rodzaju sprawdzenie, tak, czy te osoby jakby pracują w ten sposób, czy one też rozumieją to, mhm. Tak, bo plan jest taki, że my chcielibyśmy docelowo, żeby ta neuroterapia, takie podejście weszło do tak zwanego mainstreamu. Mhm. Tak, ostatnio tutaj padły takie określenia, ale żeby to zrobić. Czyli tutaj właśnie rozwiewamy wątpliwości dotyczące słowa klucz jeszcze. Jeszcze. Żeby to zrobić, my potrzebujemy sporo takich terapeutów, tak? Żeby jak zaczniemy sobie to bardzo mocno promować, powiedzmy dla szerokiej grupy pacjentów, to fajnie byłoby, żeby po prostu w większych, dużych miastach takie osoby były. Bo my byśmy chcieli je po prostu mocno promować. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście później w planach mamy stworzenie takiego zawodu. Okazuje się, że jest to możliwe i możemy sobie to zrobić, ale żeby to było możliwe, potrzebujemy konkretnej grupy osób, które teoretycznie ma takie wartości, pracuje takimi technikami, ma wspólne na przykład jakieś procedury terapeutyczno, gdzieś tam wspomagające zdrowie. Może lecznicze nie będę używał tego, gdzieś tam równoważone, bo to jest słowo leczenie takie trochę, wiesz, dla grupy medycznej mocno zarezerwowane. W sumie tak. No ale mi to też specjalnie przeszkadza. Mi nie? Też nie. Kiedyś mi troszkę przeszkadzało. Kiedyś rzeczywiście ktoś powiedział, że leczy to lekarz. Mówi, co? Wiesz, zaraz tutaj mocny wjazd. A teraz widzimy, okej, to jest tak naprawdę pomoc pacjentowi w jakiejś regulacji, równoważenie, odzyskiwanie homeostazy. Jak zwał, tak zwał. Dokładnie. Pacjenci czują się dużo lepiej i ja wiem, że to, że oni przyszli, to nie jest tak, że czas im pomógł, albo po prostu tylko i wyłącznie opieramy się na placebo, bo naprawdę myślę, że byli często przede mną lepsi specjaliści, którzy jakby wiesz... Którzy lepiej wykorzystują placebo. Lepiej wykorzystują placebo, bo wiesz, te techniki są często mizerne, no nie? No. Ta diagnostyka jest dla pacjentów dziwna, często niezrozumiała, więc jeżeli tego placebo nie było na przykład u wcześniejszych lekarzy, terapeutów manualnych,
jakiś, wiesz, trener i tak dalej, którzy naprawdę podejrzewam, że lepiej dbają o tego pacjenta. Często dłużej dbają o tego pacjenta. A u mnie po prostu, wiesz, kiedy ja tak przychodzę, to robię i ktoś to nie rozumie, trochę tłumaczę, staram się tłumaczyć, czasami pacjent nie łapił, więc jakby poddaję się, nie tłumaczę im tego i mówię, spoko, jakby w pani przypadku raczej pójdzie to nam, więc efekty będą nas broniły, no nie? Ona to mi ta jasno. A to się okazuje, że no, bronią nas te efekty terapeutyczne. Stąd chcieli właśnie byśmy, żeby dotarło to, wiesz, do szerokiego grona i po prostu też, żeby te osoby mogły się dalej rozwijać, tak, że skończył, bo plan jest taki, żeby wprowadzić jakby tutaj moduły ruchowe, żeby teoretycznie też może nie tak, żeby ta neuroterapia była dla wszystkich pacjentów, bo ja pewno widzę, wiesz, jakby jakiś wytrych, no nie? Bo na przykład ona w wielu sytuacjach niespecjalnie nadaje się do takiej samodzielnej terapii, na przykład jak kogoś na przykład chcesz prowadzić... Pacjent po świeżym udarze. Nie, to w ogóle się nadaje. Stricte do takich naprawdę... Ona się nadaje... To się tak ładnie nazywa te problemy niespecyficzne, nie? Tak, głównie. Tak. Oczywiście nadaje się czasami do wspomagania powiedzmy jakiegoś procesu terapeutycznego typu. Mi na przykład zdarzało się wielokrotnie pracować z kimś, nawet czasami jedno, dwie wizyty, kto jest prowadzony przez jakiegoś bardzo dobrego terapeutę, fizjoterapeutę, po na przykład operacji stawu kolanowego, stawu biodrowego, i się okazało, że z jakiegoś powodu nie są w stanie w prawidłowy sposób zaangażować jakiegoś obszaru, jakiegoś mięśnia. Zwiększyć zakresu ruchu i tak dalej. Jakiegoś tam problemu przeskoczyć. Nie? Tak, i wiesz, i w tym przypadku rzeczywiście dobra diagnostyka, praca manualna i się okazało, że po tej stricte mojej wizycie w bardzo fajny sposób poszedł dalej proces też terapeutyczny, nie? Mhm. Więc widzę jakieś stosowanie, na przykład wspomaganie pacjentów po operacjach, przygotowywanie ich na przykład do operacji, żeby przykładowo, jak jesteś nie wiem, pacjentem i masz mieć robioną operację na przykład endoprotezy biodrowego, no to przyjście, zbadanie i próba zaktywowania wszystkich mięśni w prawidłowy sposób, żeby one podziałały, pójść zrobienie operacji, to wydaje mi się, że jest to znaczne później ułatwienie procesu rehabilitacji, no nie? Mhm. No bo już te mięśnie działały, pacjent, wiesz, jakoś nauczył się odtwarzać to, ale wiemy, że i tak trzeba zrobić tą operację na staw biodrowy, bo tam tak naprawdę tego stawu, no to już za dużo nie zostało, no nie? Szpara stawowa jest bardzo mizerna, głowa w ogóle nie jest okrągła, więc no nie otworzysz tego w żaden sposób, trzeba po prostu wpłynąć na strukturę, tylko i wyłącznie w jeden słuszny sposób młotek, dłuto i tam otworzenie tej głowy. Natomiast oczywiście jest tu jakieś pole do popisu, ale głównie chcielibyśmy to promować dla pacjentów, którzy w żaden sposób nie są w stanie znaleźć przyczyn swojego problemu. Mają duże bóle głowy, migreny, jakieś problemy związane z dysbalansem mięśniowo-powięziowym, problemy z jamą brzuszną, procesy właśnie z somatyzacją emocjonalną, gdzieś tam praca do współpracy z psychoterapeutą i tak dalej. No i bardzo duża przestrzeń taka jest pod kątem wyregulowania pacjentów i wydaje mi się, że ona się tutaj sprawdza najlepiej w tym przypadku. Dokładnie. Znowu te problemy idiopatyczne. Idiopatyczne, no. O, reumatologia. Bardzo dobra przestrzeń do pracy. Jakieś takie dziwne problemy. Tak samo typu... właśnie te zaburzenia czynnościowe, trzewne, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. Albo właśnie takie zespół po prostu... jelita drażliwego, gdzieś tam też wspomaganie właśnie w leczeniu SIBO. Mhm. Czasami po prostu pacjenci czują takie symptomy, jakieś, nie wiem, nadmierne zmęczenie, problemy ze snem, co z kolei się przekłada cały czas na to, że ogólnie czują się bardziej dojechani, sypią im się inne rzeczy i to jest znowu takie miejsce, gdzie my wjeżdżamy cali na biało. Tak, bo na przykład taki temat, ktoś już mówi, że kurde nie wie, a do jakiegoś czasu budzi się w nocy na siku. Cały czas. Tak. I ty wiesz, myślisz, okej, okay, spoko, jakby zobaczmy sobie, bo się może okazać, że po prostu jest jakiś problem stricte, nawet na samym, wiesz, gdzieś tam otrzewnej, trzewny na pęcherzu. Fajna opcja, na przykład, jak na przykład masz jakieś podrażenie, na przykład mechanoreceptorów związanych z przewodnicą informacji związanej z rozciąganiem. Pęcherz, łącznotkankowa struktura, bardzo dużo, wiesz, receptorów Golgi, Pacini, Meissner, które związane są głównie, wiesz, jakby wysyła informacje z rozciąganiem i się okazuje, że masz tam pewne podrażenie stricte na tej trzewnej, więc jak masz tego, wiesz, moczu trochę więcej, pęcherz się rozciąga
I z racji tego, że tam jest jakiś, wiesz, już zwiększony sygnał, od razu informacja i ty ten musisz, wiesz, opróżnić. Kurde, prosty temat. Praca w tym obszarze, sprawdzę sobie, szuka sobie obszaru o znacznie podwyższonym sygnale, rozpracowujesz. Ja miałem tak wielokrotnie, po jakimś, wiesz, w jakimś przeziębieniu, po jakimś kiedyś zatruciu na przykład i się okazuje, że wiesz, jednego dnia budzę się w nocy, mówię, dobra, przypadek, no nie, drugiego budzę się, no coś jest nie tak, no nie, trzeciego budzę się, szukam sobie problemu, znajduję, wiesz, rozpracowuję manualnie, następnej nocy nie budzę się, no nie? Dokładnie. No i to samo dookoła też leżących sporo innych jakichś struktur łącznotkankowych, gdzie ten powiększający się pęcherz tam może delikatnie gdzieś uciskać. Zachyłek pęcherzowo-maciczny, tam zachyłek Douglasa, całkiem sporo naczyń krwionośnych dookoła leżących. No jest to też będziemy sobie gdzieś tam rozpracowywać. Tak, 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 na pewno będziemy sobie z tym tematem lecieć dalej. Więc jakby pomysł na kształcenie mamy. Mamy też pomysł teoretycznie na promocję tego wszystkiego, tak? Bo plan jest taki, co się u nas już dzieje na pewną skalę, no nie? Bo oczywiście z racji tego, że mamy już wykształconych częściowo po innych szkoleniach, nawet po choćby naszym tutaj najdłuższym szkoleniu, które jest 7 lat na rynku chyba, jak dobrze pamiętam, czyli masa szklane moki, gdzie wyprodukowaliśmy to złe słowo, no nie? Jakby bardzo takie mechaniczne było. Bardzo. Zainteresowaliśmy się bardziej. Tak. Wyprodukowaliśmy. Chciałem tak ładnie powiedzieć, tak. Wykształciliśmy. Wiesz co, właśnie wykształciliśmy, wiesz, jakby... Ja wiem, to tak brzmi górnolotnie, ale no wszystkie uczelnie, wszystkie... Ale oni rzeczywiście może ekipy, które wykształcają, uczą. Bo przynajmniej tam ktoś siedział 5 lat, no nie? To wiesz, wykształcić kogoś przez 6 dni... Mocno powiedziano, nie? Już, ale jak neurotrawy ci będą, to będą wykształceni. Tak, będą wykształceni. Może tak. Ale powiedzmy, że zainteresowaliśmy ich pewnym systemem pracy i powiedzmy, to jest tak, że oczywiście dużo osób się z nich zna, dużo osób wie, że po tym szkoleniu teoretycznie masz pewną pulę umiejętności, która pomaga swoim pacjentom, więc inne osoby, które pewnie potem w szkole nie były, to też pewnie pomagają swoim pacjentom. I bardzo często się okazuje tak, że grupy są wykorzystywane do tego, żeby szukać na przykład, no nie? Mm. Powiedzmy, że ktoś jest z Krakowa, znajomi szukają terapeuty, ty piszesz na grupie strefy absolwenta, hej, jestem z Krakowa i szukam terapeuty dla swoich pacjentów z Warszawy, znajomych i tak dalej. I chcemy to oczywiście zrobić dużo bardziej profesjonalnie pod kątem pewnego rodzaju jakby mapy stworzonej, ciągłej promocji, żeby po prostu móc odsyłać też swoich pacjentów do osób, które pracują w podobnym klimacie, bo wtedy też jest takie mniejsze ryzyko, bo załóżmy jest tak, ktoś ogląda moje materiały i mówi, kurde, no diagnostyka bardzo mu się podoba, to jest to, co może mu pomóc, no nie? Czy znam kogoś na przykład z Rzeszowa? No ja teoretycznie mogę powiedzieć, że okej, znam z Rzeszowa kogoś, nie wiem, czy do końca pracuję w ten sposób, tak, bo niby był na szkoleniu trochę, ale nie do końca wiadomo. Się okazało, że oczywiście ktoś poszedł do tego terapeuty, którego poleciłem go do Rzeszowa. No i mówi, potem na przykład pisze do mnie, że no niby fajnie, ale to nie wyglądało tak, nie używał takich testów, a szkoda i tak dalej. Niby mi trochę pomógł, ale nie tego się oczekiwałem, no nie? Oczywiście wiemy, że na szczyt, czyli jakby powiedzmy, że tym szczytem jest wyleczenie kogoś, poprawa jego zdrowia, jest wiele dróg różnych terapii, ale na przykład, no nie po to też na przykład, wiesz, ludzie zgłaszają się do ciebie, czy możesz polecić mu kogoś, kto pracuje podobnie, a ty mu polecasz, on pracuje w ogóle inaczej. Ja też bym był trochę zawiedziony wtedy, nie? No tak. Trochę było mi smutno, na przykład chciałem doświadczyć tego na sobie, no nie? Ktoś na głubołówkę chciał wjechać gondolą, a musi iść na piechotę. Tak, albo nie, na przykład chciał wjechać gondolą, bo tam jest super trasa widokowa, a jednocześnie jedzie góra przez, go zabrał koniem. Przez las, od góra drugiej strony. No koniem też. Przez asfalt partem. No, nie? No niby fajnie, no jest na gobołówce, jest super, jakby chciał oglądać, ale jednocześnie wiemy o tym, że najciekawsza jest droga. Tak jest. A sam cel jest taki, okej, okay, fajnie, że tu jestem, ale ta droga była jednak najciekawsza. Zwłaszcza na gobołówce, gdzie jesteś na górze i myślisz, co ja tu robię w ogóle. Tak, tak, tak. W ogóle ja nie wiem, bo na przykład ja na gobołówce nie byłem lata, a już, nie wiem jak ty może byłeś wcześniej na gobołówce. Ostatnio za dwa lata. Bo był kiedyś taki artykuł, ja nie wiem, czy coś poszło w tym kierunku, że na gobołówce chcieli zrobić centrum handlowe. No wiesz co, jakby zrobili, to niedużo by się zmieniło. Wjeżdżasz na górę, a tam jest taka kontynuacja Krupówek, cała masa górali z plastikowymi ciupagami. Made in tak China z tyłu, nie? A, takie badziewie. Dobra, więc mamy pomysł. Nie chcemy was może zanudzać, bo teoretycznie jakby może nie wszyscy są w stanie tak powiedzmy bardzo mocno wyjść w przyszłość jak my. Jednocześnie fajnie, że chcą promować tych ludzi,
którzy tworzą pewien zawód, którego jeszcze nie ma i jeszcze chcą ich próbować, ale nie wykształcili optymalnej ilości osób. Więc może to być za dużo, więc może darujemy sobie ten temat, bo widzę, że trochę już rozmawiamy, a tutaj tych punktów zostało mi wcale nie tak mało. Dlatego, że tak, mamy coś takiego i może teraz uwaga, Maciek, skup się, ja też się w tym momencie skupiam, zanim to też przeczytam, bo plan jest taki, ktoś może pomyśleć, ok, czym tak naprawdę różni się taka neuroterapia od fizjoterapii? To jest raz. No może zacznijmy od tego. Czym się różni? Czym się różni? Wow. No jest dobre. No znowu fizjoterapia jest taka mało ustrukturyzowana, jeśli chodzi o jakieś postępowanie. Wiesz co, a przynajmniej może u nas jeszcze tak pomyślę sobie, bo może na przykład nawet zacznę tego, czy taka neuroterapia przypadkiem nie wpasowałaby się jako jakiś z elementów fizjoterapii, bo fizjoterapia jest bardzo szeroka, no nie? Tak. Pod kątem pracy z różnymi ludźmi, jednostkami chorobowymi w różnym wieku i tak dalej, to czy ta neuroterapia z tymi pomocą pacjentom niespecyficznym nie wpasowałaby się w jakąś jedną ze składowej fizjoterapii? No być może, ale no znowu ja tutaj widzę dużo takich rozbieżności, bo no właśnie fizjoterapia jest, mam wrażenie, dosyć mocno ograniczana z różnych stron, no zwłaszcza teraz, jeśli mówimy o tym, że no jest to zawód medyczny i cały czas dąży się do tego, żeby tam było coraz więcej klasyfikacji, coraz więcej procedur, które są jakby odgórnie po prostu narzucane i niespecjalnie zależą od samego terapeuty, no to my jednak byśmy chcieli, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej. Więc no może na ten moment jeszcze teraz, no teraz daje się to jakoś tam po prostu wpasować, więc tak i dlatego no głównie teraz z neuroterapią utożsamiają się też no po prostu osoby, które są fizjoterapeutami, skończyły właśnie szkolenia z zakresu neurodiagnostyki i terapii. No ale za jakiś czas to się gdzieś tam po prostu może dużo mocniej rozminąć, nie? Tak, wiesz co, ja też myślę, bo z jednej strony może byłoby fajnie, jakby to było jedna ze składowych, ale z drugiej strony jest trochę nieporozumień pod kątem na przykład koncepcji całej, no nie? Bo z jednej strony na przykład teraz sobie tak trochę próbuję gdzieś tam w swoim Instagramie na przykład poruszyć tematykę bólu. No, taki standardowy temat, z którym akurat w neuroterapii dobrze się tutaj wpasowujemy, bo szczególnie teraz tak, tych problemów, ból przewlekły. No ból jest definitywnie neuro. Tak, bo ewidentnie ból jest neurotematem. Jest neurotematem, zgadza się w 100%. I wydaje mi się, że jakkolwiek jest teraz aktualnie na wielu szkoleniach, nawet na studiach, jak się okazuje, poruszona tematyka tego całego modelu bólu pod kątem, chyba my, nie wiem, czy my nie nagrywaliśmy o tym bólu już raz kiedyś, że o modelu biopsychospołecznym. Tak, o modelu biopsychospołecznym. I wiesz, z jednej strony jakby jest to nauczone mocno i się wykorzystuje, cały czas się o tym mówi i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na różne czynniki, bo u każdego ten ból, nawet bardzo podobne uszkodzenie tkanek, może kompletnie inaczej wyglądać, pacjenci kompletnie inaczej to opisują. To z drugiej strony, jak czasami próbujesz gdzieś na przykład wprowadzić trochę tego bardziej, rozwinąć ten czynnik społeczny i rozwinąć ten czynnik, wiesz, psycho, to jest tak... No jakby tak. Niby jest, no nie, a z drugiej strony, ale jak poruszę takie tematy, że okej, pewnego na przykład jakichś wzorców zachowań, jakichś na przykład, nie wiem, jakichś sabotaży i tak dalej, to tak ludzie na ciebie patrzą, że... No, to już nie jest fizjoterapia. To nie jest fizjoterapia. No dużo osób mówi, że my w ogóle się tym nie powinniśmy zajmować. Czym? No w ogóle takim elementem emocjonalnym. Dlaczego? U ludzi. No bo to nie wchodzi teoretycznie w zakres... jakby obowiązków czy kompetencji fizjoterapeuty. No więc znowu dobrze byłoby podkreślić tego, że my jednak nie zabieramy nikomu kompetencji, tylko pracujemy z żywymi ludźmi, tak? Którzy mają po prostu tą strefę swoją emocjonalną i społeczną i duchową i o tym się gdzieś tam na studiach cały czas przecież mówi. Nawet mamy przedmioty typu psychiatria, typu psychologia, później przychodzi do takiego nieporozumienia, że no dobra, fajnie, ale to nas nie dotyczy. Znaczy wiesz, w sytuacji, kiedy na przykład każdy pacjent bólowy, ten ból jest u niego związany z tymi czynnikami biologicznymi, na które oczywiście zwracamy największą uwagę, psychicznymi,
i społecznymi, to pytanie jest takie, czy każdego pacjenta powinien prowadzić we współpracy z psychoterapeutą? No moim zdaniem nie, no bez niekoniecznie, przesady. Wiadomo, że oczywiście, że nie, więc teoretycznie ten czynnik fajnie byłoby uwzględnić jakoś, no nie? Mhm. A tutaj tak się składa, że testy, którymi się posługujemy, ja nie powiem, że one są jakoś, wiesz, perfekcyjne, bo na przykład nie dam sobie uciąć ręki za nie, no nie? I tak dalej. Z drugiej strony też nie diagnozujesz pacjenta, nigdy nie powiesz pacjentowi, że ten problem bólowy odcinka lędźwiowego jest związany z brakiem poczucia bezpieczeństwa, związany z tym, że po prostu nie kochali panią rodzice. No nie powiesz coś takiego, no nie? Mocno powiedziane by to było. Tak, nigdy czegoś takiego nie powiesz, no nie? Tylko nawet jak wchodzisz w tematykę stresu emocjonalnego i powiedzmy wykorzystujesz sobie do tego gdzieś tam, wiesz, miesiąc wskaźnikowy, centra negatyczne i tak dalej, to maksymalnie co możesz powiedzieć, to okej, czy na przykład emocje typu nie wiem, strach, niepokój, niech to będzie brak poczucia bezpieczeństwa i na przykład określony okres życia, coś pani mówi, no nie? Ja na pewno, że nie. No to nie ciągniesz tego. Okay. Tak, bo jak to pani nie mówi, przecież rodzice pani nie kochali. No dokładnie. Nie ma nic takiego, więc to jest takie, czy ja wiem, jakby wiesz, jakieś wchodzenie kompetencje, po prostu dajesz jakby taką przestrzeń pacjentom, że dobra, te czynniki psychiczne też miały wpływ, no nie? To po prostu, jak wyglądało u nich życie, wcześniejsze i aktualne, ma na to wpływ. Co oczywiście potwierdza się wiele razy i praktycznie myślę, że może wszyscy, albo 90% tutaj nas słuchających osób zauważyło na przykład, że w sytuacji, na przykład, nie wiem, bolą ich plecy na co dzień. Ale jak dojdzie do tego jakiś taki czynnik emocjonalny, związany z tym, że po prostu coś mi się nie ułożyło, pokłóciłem się, nie wiem, tam z partnerem, rodzicami i tak dalej, to się okazuje, że w tym okresie, kiedy tego stresu miał więcej, ten ból jest dużo silniejszy. Większość osób na pewno to przeżyło, że jest jakieś zaostrzenie. To po prostu tak działa. Tak, my dobrze wiemy, że tak działa, no nie? I po prostu chcielibyśmy tą wiedzę dalej przekazywać, no nie? Więc dokładnie tak. Tutaj na przykład, no nie? I to jest na przykład taka odpowiedź, na przykład, dlaczego nie warto na przykład walić głową w mur i próbować to przepchnąć na przykład jako część fizjoterapii, bo może, wiesz, dałoby się to, nie? Że powoli gdzieś tam publikacje, konsultacje, spotkania, kombinacje, a i tak, wiesz, za 20 lat byłoby tak, że tam ci to robią. Jak jednocześnie można teoretycznie spróbować. Może, wiesz, może to się później kiedyś, nie wiadomo, jakby wejdzie w skład czegoś. Kto wie. No nie? Ale generalnie w medycynie wszystkie nowości, wszystkie koncepcje potrzebują naprawdę wielu lat do tego, żeby się przyjęły. I to tyczy się w sumie w ogóle wszystkiego. Wszystkiego, tak. Wszystkiego, nie? Więc tutaj też musielibyśmy czekać znowu wiele lat na to, żeby ktoś to po prostu jakkolwiek zaakceptował. To może tak. Też nie warto. Może nie warto, może. Nie? Może po prostu warto robić swoje, a przy okazji po prostu jakieś... Może jakieś elementy się tego gdzieś tam przyjmą. Tak, tak, tak. No to miejmy taką... Znaczy, ja na przykład widzę w tym olbrzymi potencjał. W sensie jakby, no jakby widzę po swojej pracy, no nie? Jakby widzę po swojej pracy, jak to może być skuteczne, więc dlaczego nie mogło być tak skuteczne u też innych osób, no nie? Zresztą po naszych kursach widzimy, że w ogóle wow, że oprócz tego, że im się zmieniło tak naprawdę sposób patrzenia na swoje życie, na pacjentów, na ich problemy, na genezę ich problemów, to jednocześnie efekt terapeutyczny znacznie im to, znacznie im poprawiły się, no nie? Że po prostu, wiesz, oni są w szoku, pacjenci w szoku, wszyscy w szoku, że wow, w ogóle taka terapia poszła, że kiedyś to, nie wiem, przez 5 lat nie mieliśmy tak dobrych efektów, jak na przykład na przestrzeni ostatniego tygodnia czy na miesiąca, więc duże możliwości to daje. Dobra, okej. Okay. Idąc sobie dalej, czyli tutaj wytłumaczyliśmy, że niekoniecznie jest jakby dobrym pomysłem to, żeby jakoś na siłę to wpleść w coś, jak można bardzo fajną, oddzielną gałąź stworzyć tego. Ja w ogóle, taka moja, wiesz, jakby wizja przyszłości, że po prostu jest sobie zawód neuroterapeuta, który w ogóle jest, nie wiem czy zawodem medycznym, ale takim, wiesz, uznawanym przez innych specjalistów, że wiesz, lekarze odsyłają do ciebie swoich pacjentów, fizjoterapeuci odsyłają do ciebie swoich pacjentów, ty odsyłasz swoich pacjentów fizjoterapeutów, bo już zrobiłeś, co miałeś zrobić i teraz potrzebna jest praca dalsza. Czy tam wszystko działa dobrze?
Oprócz tego, że nie działa teraz aparat, nie? Ale spoko, ten czarny ekran, który widzicie, o, jest, tylko okay. Chwilkę, jest tylko na chwilkę. Dobra, idziemy sobie dalej, bo tak naprawdę jak już tak podniecamy teoretycznie tym wszystkim, to według ciebie jakie możliwości to daje? W sensie... Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Mam to takie zapisane, ja ci przeczytam teraz. jakie możliwości? Jakie daje neuroterapia? Okej. Okay. No dobra, więc myślę, że bardzo fajnie uzupełnia lukę przede wszystkim w tym, co właśnie mamy w fizjoterapii czy w jakichś innych dziedzinach medycznych, no bo no to znowu nie jest jakimś tam zaskoczeniem, ale te problemy tak zwane niespecyficzne czy idiopatyczne cały czas są taką mocną zmorą, dlatego że na nie jest bardzo trudno znaleźć jakikolwiek protokół postępowania. No bo skoro jakby etiologia problemu jest niejasna, no to też trudno jest na to znaleźć coś, co będzie uniwersalne i będzie pomagało tym wszystkim pacjentom. No więc my na to patrzymy troszeczkę inaczej. No właśnie, te uniwersalne rzeczy się bardzo dobrze sprawdzają w takich sytuacjach, jak ktoś złamał rękę. To jest uniwersalne, nie? Trudno, znaczy można złamać rękę pod innym kątem, tak, ale można wiemy, go złamać pod samochodem tyle. Innego koloru. I to jakby tyle się tutaj różni, ale kość i proces gojenia i te wszystkie inne rzeczy, które tutaj będą temu towarzyszyły, są mniej więcej fizjologicznie takie same albo bardzo podobne u różnych pacjentów. Czasami występują różnego rodzaju tam komplikacje przy tym gojeniu, ale to już jakby medycyna dobrze te tematy zna i tutaj się w tym bardzo fajnie porusza. Do tego się nie musimy my wchrzaniać. Mhm. Ale są takie sytuacje, gdzie no właśnie pacjent no mówi, że go boli. No i oczywiście ma robione badania obrazowe, ma robione badania krwi, chodzi do jednego, drugiego, trzeciego specjalisty i po prostu nie ma odpowiedzi na swoje pytanie, dlaczego mnie boli i co tak naprawdę z tym zrobić. Tak? I tacy pacjenci są troszeczkę gdzieś tam zostawieni sami sobie. Tak. Więc myślę, że tutaj akurat neuroterapia jest bardzo fajną odpowiedzią na to, jak takim pacjentom właśnie pomóc, no bo ona stara się znaleźć też bardzo indywidualnie skrojoną terapię, dla tego pacjenta, która często jest, no powiedzmy, czymś takim, na co no nie wpadlibyśmy tak po prostu z czapy. Mm-hmm. Na to, że o, wiesz co, bolą cię plecy, bo to jest jakkolwiek powiązane gdzieś tam z urazem głowy sprzed 7 lat albo 17 lat. No to nie jest to, powiedzmy, nic, co jest związane z jakimkolwiek stałym protokołem postępowania w diagnostyce. Mm-hmm. A w neuroterapii już można powiedzieć, że jest. Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz. I dobrym przykładem są tutaj pacjenci, powiedzmy, z migrenami, no nie? Mhm. Przykładowo, gdzie no można powiedzieć, że aktualnie medycyna trochę rozkłada ręce, bo jest tylko leczenie objawowe. Tam jest takie po prostu farmakologiczne. Tak, dokładnie. Jakieś... I to wiesz, jakby i to nie jest tak, że po prostu bierzesz leki i tam migrenę byś miał, tylko po prostu bierzesz jak... Ona się zbliża, pojawia i tak dalej, najczęściej. Tak, ewentualnie się gdzieś tam stale torpedujesz jakimiś lekami, które zmniejszają częstotliwość albo zmniejszają te objawy. Nie? No ale jednocześnie ostawiasz leki i się okazuje, że no, zazwyczaj się dokończy tym, co było wcześniej. Nie? Tak, dokładnie. Więc, a tutaj na przykład dla mnie jest to ewidentnie taki, też jak mówiliśmy, no nie, budowaliśmy kurs, krócej mówiąc, tak zwany neurohead, gdzie mówiliśmy sobie też migrenie, mi się na przykład bardzo spodobało to, że jak jeszcze kilka lat temu, potem nawet zobaczyłem sobie ten temat troszeczkę śledzić, jeszcze jak kilka lat temu, wiesz, jakby była taka sugestia, czym są te migreny, że to wiesz, związane z krążeniem, ale okazuje się, że rezonans jednak, a tomografia tego niespecjalnie to potwierdza, więc po prostu mamy po prostu nadmiar bodźców. Pewnego rodzaju nadwrażliwość. Tak, nadwrażliwość na bodźce, co tak myślę w kategoriach OK, ma sens, bo przecież ci pacjenci często mają bardzo duże reakcje związane z nadwrażliwością na światło, na dźwięk, na pokarm, na zapach, więc tak. Sobie jakby wpisuje się to wszystko, no nie? No inaczej ta migrena pojawia się też po takich zwiększonych, powiedzmy, znowu jak zbombardujemy się, wiesz, jakimś wykwintnym jedzeniem, z wykwintną ilością alkoholu. Często też emocjonalnie taki większy jakiś ładunek, czy no nawet nie związany z jakąś konkretną emocją, tylko z emocją jako jakimś bodźcem. Tak, dużo się dzieje po prostu aktualnie. No. Nie? Dużo się dzieje i po prostu się okazuje, że cierpimy z tego powodu za jakiś czas. Więc tutaj rzeczywiście fajnie się odnajdujemy.
No i te problemy, co powiedziałem wcześniej, jakby idiopatyczne, nie? To jest głównie jakby ok, wtedy podwijasz rękawy i mówisz, nie będziemy zajmowali się rozpoznaniem, tylko po prostu zobaczymy się, co nie działa. Nie? Artur fajnie mówi, że co mi jest, proszę panią, po prostu powiedzmy, że na dzieci jeszcze ma pani z WF-u dwójkę. A chcielibyśmy, żeby pani chociaż miała czwórkę. Tak? Po prostu to nie jest choroba, tak? Ale po prostu nie kontroluje pani swojego ciała. Tak, i tyle. Dokładnie. Zróbmy z WF-u czwórkę i będzie lepiej. I zobaczymy. No, nie? No tak jest. Panie Arturze, co mi jest? Pani z WF-u dwa. To mnie ostatnio rozbawiło. Dobra. Więc mamy tutaj załatwione, odhaczone kolejne rzeczy, jakie możliwości dodaje. Oczywiście wiecie, my sobie tutaj tylko mówimy o takich jakichś zajawkach głównych, bo tutaj nawet podejrzewam, że nasi kursanci jakby się usiadli sobie, mówimy, no jakie możliwości, miałem takiego pacjenta, problemy wiesz, czy urogi ginekologiczne, gdzie jeszcze już na przykład pracowałem, to jest właśnie fajne, bo teraz mówisz, że na przykład wiesz, na trzecim module będzie urok ginekologii i tak dalej. Ktoś może powiedzieć, tak, fajnie, ale ja sobie całkiem źle radziłem po drugim, no nie? I ja się bardzo cieszę. Tak, bo to jest jakby o tyle system otwarty, że głównie chodzi o to, żeby zaaktywować jak najwięcej obszarów w ciele pacjenta. Czyli żeby ten układ nerwowy zaczął lepiej kontrolować poszczególne struktury mięśniowe, bo wiem, jak zacznie kontrolować poszczególne struktury mięśniowe, to zacznie też lepiej pracować układ krążenia, układ hormonalny, bo to jest wszystko ze sobą związane. Więc to nie jest tak, że my tam odpalamy poszczególne mięśnie, tylko my poprawiamy pracę poszczególnych części ciała. A w tych częściach ciała są też inne układy i to wszystko zaczyna po prostu lepiej, harmonijnie pracować i się może okazać, że jak ktoś jest w miarę kreatywny i powiedzmy sumiennie podchodzi do tematu badania pacjenta, to się okazuje, że można pracować z problemami, których w ogóle nie poruszyliśmy nawet, nie napomknęliśmy nawet, no nie? To jest w ogóle taka możliwość, że często w fizjoterapii jest tak, że ludzie zaczynają pracować dopiero z danym przypadkiem, on zwierzę zostanie umówione, z czym to w ogóle się je i tak dalej, czerwone flagi, wszystko wiesz, umówione. A tutaj tak naprawdę, okej, czerwone flagi są ważne, ale z drugiej strony jakby co trzeba zrobić, wiesz, co takie sztandarowe rzeczy, których trzeba się trzymać, to nie? Co cię może zaniepokoić w pracy z pacjentem, ale nie w danej jednostce chorobowej, tylko po prostu, nie? Dlaczego nie warto tak, a inaczej ustawiać odcinka szyjnego? Zresztą ta terapia, te bodźce są tak delikatne, a ty tak cały czas sumiennie obserwujesz pacjenta, że naprawdę musiałby być w katastrofalnym stanie, żeby mu się pogorszyło, no nie? Ja się tak zastanawiam, jakby z czym musiał przyjść pacjent, żebym ja mu pogorszył stan? Pracuję tak, jak pracuję. Ciężka sprawa. To musiałby być przypadek. Ja taki w sensie, że po prostu niezależny od ciebie. Tak, że gdyby pacjent dokładnie w tym samym momencie siedział u siebie na kanapie, to też by mu się pogorszyło. Tak, po prostu zbieżność. Tak, no, jakby czas i miejsce, no, czasami tak jest. No. Po prostu tak jest na przykład, że ktoś umiera o określonej godzinie, nieważne co robi. Czy idzie, na przykład, nie mówię, że pacjent by umarł w kabinecie, no nie? No, ja wiem. Ale natomiast no tak. Jakby no tak, po prostu wydarzyło no są, no, po prostu się, no są takie sytuacje, że ktoś ma zator płucny albo... Ekstremalny pech, no nie? Ekstremalny i nieważne, pech. Czy byś tego pacjenta w tym momencie dotykał, nie. Czy siedział przy biurku, czy by był na recepcji. Aczkolwiek sytuacja mega smutna. No byłoby dla słabo, pacjenta, ale rodziny to... i dla ciebie, no nie? Tak, ale to generalnie wszyscy jako terapeuci różnej maści musimy się naliczyć z tym, że przypadki, które są niezależne od nas, no mogą znowu też mieć miejsce. O, Krzysiu, świetnie. Byś tam tylko kliknął. Dziękuję bardzo. Maciek, budzik, czas stawać. Tak już, jak rozbudziłeś się, to poruszmy jakiś taki konkretniejszy temat związany z tym, że to co ja tak myślę sobie jeszcze, to co często, myślę, że różni chyba wszystkie szkolenia, na których ja byłem i o których słyszałem i różne podejścia i to, co próbujemy my zaprezentować, to jest to, że po prostu ja bym chciał, żeby neuroterapeuci, oprócz tego, że będą wiesz, szanowani, to będzie ekstremalnie elitarny zawód, prestiżowy po prostu osób, które wiedzą o... tak naprawdę zdrowiu jak nikt inny, no nie? Takim ogólnym zdrowiu. Nie takich jednostkach chorobowych konkretnych tematów, konkretnych układach, tylko ogólnie o zdrowiu.
Czyli oni po prostu ogólnie o zdrowiu wiedzą naprawdę dużo, więc po prostu są takimi, wiesz, osobami typu, jak jesteś w gronie znajomych i chcesz jakąś ciekawostkę zdrowotną. Takimi duszami Tomasz jest. Wow. Tak. W ogóle nigdy nie myślałem o tym w tej kategorii. Nie, żadnej oczywiście. I oprócz tego, że dalej mogłoby stawiać jakby, wiesz, faktury paragony na zerowy VAT, no nie, to jakby kolejna rzecz, która... To też byłoby miłe. Byłaby moim takim marzeniem trochę, no nie? I po prostu osób, gdzie nie ma specjalnej konkurencji. Nie ma, wiesz, zawiści żadnej. Tylko po prostu wszyscy wspierają siebie, bo po prostu grają do jednej bramki, czyli po prostu promują neuroterapię, bo wiedzą, że i tak nawet jeśli będzie, wiesz, 100 osób, 200, 300, 500, 1000, to samych Polaków jest 37 milionów, ale są też kraje oczywiście obok Polski. Tak. A jest, wiesz, mieszkamy w strefie Schengen, można z Niemiec przyjechać sobie do Polski, do terapeuty dobrego. Więc tak jest plan, to żeby oni po prostu wiedzieli o tym, uwaga, teraz to jest to, co chciałem powiedzieć już na samym początku, żeby oni po prostu głównie dbali o swoje zdrowie. Bo u nas na przykład już na pierwszym module, co jest przerażenie, najczęściej jak robimy jak test przez pośrednika albo się okazuje, że po prostu im testy nie wychodzą, podchodzisz ty i wiesz, robisz i jest super, no nie? To już tam wybrzmiewa coś takiego, że hej, jakby coś jest nie z tak. Was dwójki, jak jesteście w gabinecie, jest pacjent, jesteś ty, to pacjent jest tą osobą, która powinna mieć tych problemów więcej. Jak jest odwrotnie, to coś tu nie gra, nie? Jest tak. Są dwa takie według mnie rzeczy, które jak się ich nie pilnujemy, to strasznie wychodzą kwiatki związane z diagnostyką, ale też jakby powiedzmy jakimiś zaleceniami, jakby wiesz, robieniem tych zaleceń przez pacjentów. To jest tak. Po pierwsze, jest duży problem w sytuacji, kiedy ty jesteś osobą bardziej chorą niż pacjent. A dwa, jest duży problem w sytuacji, kiedy ty chcesz bardziej tej terapii niż pacjent. Często dlatego w rodzinie idzie średnio, tak. Bo to w rodzinie też mówi, mamo, musimy wiesz coś zrobić i tak dalej. Mówi, nie, przestań, córeczko jest w ogóle super, no nie, mamo, zróbmy terapię. No dobra, zrobimy terapię, no nie? I wiesz, i weź takiej mamie teraz powiedz, żeby ona coś robiła, no nie? Jak to ty ją namówiłeś, to ty powinieneś coś robić. No może tak. Odwrotnie, no nie? Ale jak wiesz, przychodzi ci pacjent i mówi, proszę panią, po prostu mam duże problemy. I chce coś z tym zrobić, no nie? A naprawdę pan chce? Tak, naprawdę chce. No to wiesz, jakby dajesz mu zalecenie i koleś to robi, no nie? Ale po to tu przyszedł. Po to tu przyszedł, no nie? Jakby wysłuchać kogoś mądrzejszego i jakby wpleść to w życie swoje, tak? Jakieś nawyki, jakieś po prostu coś rzeczywiście zrobić, dowiedzieć się, skąd ma ten problem, no nie? No i tu jest taki problem i to by było fajne, gdyby to były osoby. Jest taka afirmacja, jedna z moich ulubionych afirmacji, związana z tym, że po prostu dbam o zdrowie innych, dbając o siebie. Piękne rzeczy. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle, nie? Jest taki pomysł w ogóle, jakiś tam Krzysiek ostatnio zrzucił, że to by był dobry tekst, żeby po prostu walnąć taki duży, albo przynajmniej ładny, a może duży i ładny, nie? Duży i ładny to też jest dobre, jakby cytat na sali szkoleniowej. Bo to jest w ogóle, moim zdaniem, no, jesteś wiadomo, no, jeśli my jesteśmy po prostu dojechani, to i tak nikomu więcej nie pomożemy. No głupio byłoby na przykład umrzeć w wieku lat 40, bo to oznacza, że przez te jeszcze przynajmniej 70 można byłoby komuś pomóc. Nie? Mocne. 40 lat umrzeć, a przez kolejne 70 można było jeszcze pomagać. 70? Tak powiedziałeś. Miałem na myśli 30, czyli to daje do 70. Lat. No, jest to znaczy, możliwe, ja generalnie, jest to możliwe. Tak, nie? Wszystkim tego życzę. No przynajmniej 30. Mówię 30 lat takiej zawodowej pracy, no tak. I tyle, nie? Tak, to i tak jest dużo, jakby 70 lat i ty dalej przyjmujesz pacjentów, to dalej sporo, ale... A to jeszcze nie są rekordy, tak? Czy może być coś ciekawego tak? Niż robienie neuroterapii? Nie, nie. Wiadomo. Więc wiadomo, że fajnie to robić do samego końca, a jednocześnie... czy ty chcesz napomknąć jakoś, na przykład, dlaczego warto być zdrowszym niż twoi pacjenci? No ktoś może to powiedzieć teraz, a jakie pierdzielenie. No myślę, że przynajmniej z dwóch powodów. No raz, tak zupełnie totalnie pragmatycznie. No po prostu jak my jesteśmy mocno dojechani, to nam te testy wychodzą gorzej. Jestem teraz takim dociekliwym po prostu kursantem, studentem, słuchaczem, widzem. Macie, dlaczego? No bo... Zawsze robię to tak samo. Dlaczego one będą chodziły mi gorzej, kiedy na przykład jestem w złej kondycji psychofizycznej? Jak ja jestem na przykład w hipertonii globalnej, tak? Tak. No to po prostu ja na swoim pacjencie to, co badam, to się okazuje, że
pewnym sensie mój pacjent staje się odbiciem mnie. Ale to więc myślisz, ja jestem dojechany i się w nim, no, można powiedzieć, na pewnej płaszczyźnie jakby doszukuję swoich problemów. Albo po prostu nie jestem w stanie tego tak zrobić. Działa tylko i wyłącznie na zasadzie tak zwanych tych, wiesz, jakby neuronów lustrzanych. Chciałem powiedzieć receptorów lustrzanych. Trudno powiedzieć, dlaczego tak to działa. Myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi, dlaczego tak jest. No ale po prostu cały czas to obserwujemy. Tak? Mhm. I widzimy po prostu, no, badając też później, czy to kursantów. No ja czasami też, jak się mam taki dzień, że się jakoś totalnie nie wyśpię i jestem jakoś mega dojechany, no to też czuję, że no w tym dniu definitywnie bym nie poszalał. Mhm. Tak? Ale ja tak bardzo dawno nie miałem, pomimo tego, że jakoś, powiedzmy, zdarzało mi się. Znaczy tak, początki to ja myślę w kategoriach nawet roku, może dłużej. To rzeczywiście były takie, że musiałem się bardzo mocno pilnować pod kątem, wiesz, w trakcie pracy, tego co jem, tego co piję, tego jak funkcjonuję, tego jak wyglądało w moim wieczór, czy się wyspałem, czy nie. I to się bardzo mocno przekładały na moje testy. Także wiesz, po prostu czasami nie byłem w stanie znaleźć tak naprawdę na przykład tego, co powoduje, że pacjent jest hipertoniczny, jednocześnie ja też byłem. Więc może to było pacjenta, po prostu nie szło mi, no nie? Teraz w sytuacji, kiedy nawet, powiedzmy, znaczy moje zdrowie w ogóle jest na innym poziomie, ale w sytuacji, kiedy nawet jestem w gorszym stanie i powiedzmy, że zdarzało mi się też być hipertonicznym, bo po prostu poprosiłem kogoś, żeby mi sprawdził, albo sam się sprawdziłem, ale to się i tak nie przekładało na pacjentów, no nie? Tak, no teraz ja to po prostu bardzo rzadko czuję, że jest taka sytuacja, no ale też dosyć dużo robię na co dzień, żeby jednak o to swoje zdrowie dbać. Wiesz co, mi się wydaje na przykład, że to mogło być związane z tym, że na początku to te testy, jakby te w ogóle całe podejście zabiera ci bardzo dużo uważności, czyli po prostu jest takim jakimś większym stresorem dla ciebie w sytuacji, kiedy one wchodzą w jakiś taki na pewien poziom automatyzmu trochę. No tak. I to też mniej to nawet cię kosztuje, jak ty jesteś tak? w trochę gorszym stanie, to się nie przekłada na tą diagnostykę. No ale początki rzeczywiście mogą takie być. A na przykład myśl w kategoriach innych mechanizmów, dlaczego to się może przekładać, na przykład twoje zaburzenia. Bo trochę na przykład wchodzisz w tematykę energetyki całej i tam psychoenergetyki, mówiąc bardziej naukowo, czyli dalej energetyki po prostu, to jest na zasadzie teoretycznie jakby twojego pola, które tam jakieś imitujesz, ale niestety czasie mamy bardzo mało narzędzi, którego badają te pole, to jakby twoje chwiejne jest w stanie rozchwiać inne, a twoje bardzo stabilne jest w stanie poprawić stabilność, ustabilizować jakby pacjenta, nie? To w tych tematach, no nie? Jakby. Okay. No, to jest też fajny temat, bo się mówi, że wiesz, od tego pola głównie zaczynają się jakieś takie problemy, nie mówiąc jakieś, wiesz, jakieś ostre i tak dalej, tylko takie niespecyficzne, już nie? Się. Że wszystko się zaczyna się od jakichś zaburzeń przewodnictwa, pola, jakichś subtelnych zmian, a później, wiesz, coraz bardziej ingeruje to w twoje ciało. Na końcu zmiana na poziomie struktury. Tak. Co by miało też sens, to nie? No, raczej tak. Jakby jak myślisz w kategoriach sobie jakiegoś takiego tworzenia się problemów, no nie? Bo najczęściej one mają jakiś charakter. Tak. No teraz nawet jak rozpatrujemy już rzeczy typu, no, że pacjent ma nowotwór, no to już można o tym myśleć, że to już jest jakieś tam bardzo dalekie stadium tego, że dużo wcześniej coś się zaczęło sypać i to jeszcze nie było w żaden sposób rozpoznawalne. Tutaj jest trochę takich danych naukowych, na przykład na temat zmian w autonomicznym układzie nerwowym. Nie? Jak ono jest mierzalne. Że ich jest bardzo dużo wcześniej, tak? Tak, że one tam już, ten układ autonomiczny jest wcześniej dojechany i to na przykład widać po tym rytmie zatokowym serca, że ono jest wcześniej wychwiane i dopiero gdzieś tam później u tych pacjentów dochodzi do zmian już takich, powiedzmy, gdzieś tam układowych. Tak, ja się na przykład zastanawiam, czy na przykład jak są takie nowotwory, tak zwani cisi zabójcy, no nie? To rzeczywiście, czy to jest w ogóle możliwe w jakikolwiek sposób, no nie? Aha. Że super umarł, no nie? Na nowotwór. Trudno powiedzieć, bo też chyba nie ma takich bardzo szczegółowych danych. To zawsze się mówi o tym, że różne, powiedzmy, nasze stany, czy różne nasze zachowania, no to są tym takim risk faktorem, czyli one po prostu zwiększają szanse na to, że coś tam się wydarzy. Bo teoretycznie są też osoby, które twierdzą jakby, że bardzo gdzieś tam dbają o swoje życie, no nie wiem,
bardzo zdrowo jedzą, gdzieś tam uprawiają sobie jogę, medytację i tak dalej, a mimo tego ich to z jakiegoś powodu dotyka. Trudno powiedzieć dlaczego. No może to też jest jakieś podłoże genetyczne, coś, co nie jest bezpośrednio naszą winą, a mimo tego jakoś do tego dochodzi. No ale znowu, może są też jakieś czynniki, których my po prostu nie znamy. No bo też nie znamy do końca tego, z czego my jesteśmy zbudowani. No nadal tą naszą fizjologię znamy w jakimś tam po prostu procencie, nie? Mnie właśnie teraz o tym mówisz, że wiesz, są osoby, które wiesz, tam o siebie dbają zdrowo, to mi się ta chyba pierwsza scena w tym osławionym filmie Samoleczeniu, który gdzieś tam oglądaliśmy. I już niestety nie ma na Netflixie kiedyś był, tak zwany film Heal. On jest z jednej strony fajny, z drugim jest... No tak jest przymrużeniem oka, tak, czegoś sobie tam, jako zajawkę. Tak, fajnie był łyżeć i tam jest właśnie, wiesz, jakby bohaterka, która na przykład mówi, że wiesz, tak, na początku, że dbała o siebie, biegała, soki, joga, zdrowa dieta, poszła do lekarza, okazało się, że po prostu że ona czwarty miała stopień nowotworu, no i okazało się, że wszystko fajnie, czyli wiesz, jakby poniekąd struktura, chemia, temat jako tako zadbany, no chemia podejrzewam, że tam mogłoby mnie być różnie, jakbyś to przeżył, ale mówisz, a ta kwestia, wiesz, mental, no życie po prostu katastrofa, no nie? Wiesz, tam jakieś tematy rozwodowe, ciągły stres, właśnie związane właśnie z kwestią mentalną i często jest tak, że ja spotkałem się już nawet u siebie w gabinecie wielokrotnie z sytuacjami, kiedy ktoś rzeczywiście bardzo o siebie dba, bo znalazł sobie jakieś takie przestrzeń do dbania po to, żeby w ogóle nie zajmować się jakąś kwestią. No tak, 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 oczywiście. No. Cały czas treningi, zdrowie, dieta, fizjoterapia, wszystko na przykład, żeby po prostu nie wiem, nie być w domu, nie robić czegoś, czyli taka, wiesz, z jednej strony dbania, z drugiej strony jakby ucieczka, no nie? Tak. No jednocześnie, wiesz, potem trochę wątpię jakby w taką sytuację, że ktoś na przykład, wiesz, super dobrze funkcjonuje, nie ma objawów, to wiesz, nic go nie boli, bóle głowy i tak dalej, dobrze się wysypia, robi sobie, wiesz, tam badania krwi, wszystko jest w ogóle, wiesz, fajnie, robisz na przykład, nie wiem, jakby czuję, że rzeczywiście ten układ hormonalny działa dobrze, czyli jest moment na stres, jest duża część na regenerację, jest fajnie, no i się okazuje, że po prostu pewnym razem idzie sobie znowu na badanie, się okazuje, że ma jakiś zaawansowany nowotwór. Wydaje mi się to trochę mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że ciało daje całą masę informacji wcześniej. Wiesz, nawet jak masz problem bólu przewlekłego, no nie? To wcześniej przed tym bólem przewlekłym też dostajesz całą masę informacji, no nie? Pewnie związanych po prostu z jakby jakimiś zaburzeniami regeneracji, z jakimś, wiesz, problemem ze snem, innymi mniejszymi, większymi bólami, jakimiś problemami trzewnymi, no coś się dzieje, no nie? I po prostu najczęściej jest tak, że to są małe objawy, małe, ale jest tak ignorujemy. Więcej i w końcu bach, no nie? Tak. No wydaje mi się to raczej trochę mało prawdopodobne, nie? Znaczy to jest, no tak jak mówię, to jest niewykluczone, aczkolwiek jak znowu patrzymy szeroko i jakby postarać się jakoś to zobiektywizować, no to raczej jak ktoś do nas przychodzi i jest mega dojechany, tak jak my to sobie ładnie nazywamy, no to nie bez powodu. To najczęściej ten pacjent wie. Tak. Jest duża szansa, że w komentarzach pod tym materiałem ktoś powie, tak, ale miałem wujka Staśka, który coś tam, wiesz, zdrowo i tak dalej. Oczywiście, że tak. Uwierzyłbym w to, wiesz, kiedy? Na przykład jakbym prowadził jakiegoś pacjenta i wiesz, i okazuje się, że on ma fajne reakcje, nie jest w stanie ostrym, wszystko super i on po prostu umiera nowotwórne, nie? Mówię, kurde. No właśnie, tylko no, znowu teraz każdy, kto miał takiego wujka Staśka, to zna go od jakiejś tam jednej strony i zazwyczaj to nie jest jakaś bardzo bliska osoba, tylko to są takie miejskie legendy, że ktoś słyszał o tym, że ktoś taki kiedyś tam był. Wiesz, mi się teraz przypomina teraz jakby taki temat, no, przykładowo, że ojej, on był taki zabawny, był taki fajny, miał tyle przychodzi, popełnił samobójstwo. No tak, jasno. Nie? To fajnie, jakby wiesz. To znaczy, że go po prostu niespecjalnie dobrze się znało też. Tak, no, to wydaje mi się, że to jest jakby podobna tak. Tematyka. No, nie? I takich historii jest akurat multum. Tak, no wiesz, bo się okazało, że okej, był fajny przez godzinę w miesiącu, jak go widziałeś, no nie? A po prostu przez większą część swojego życia po prostu depresja, wiesz, stany lękowe, płacz w domu, no jakby dużo się działo, bo wątpię, że ktoś, ale mi jest dobrze. No nie ma takiej opcji. Tyle przyjaciół, rodziny, która mnie kocha, w ogóle odłożyłem sobie, mam poduszkę, finansowość cudownie, zostawię to żonie i dziecko. Tak. No nie, nikt nigdy czegoś takiego nie... Wydaje mi się, żeby nie zrobił. Był szczęśliwy z życia, no to hej.
No dokładnie, więc tutaj myślę, że to można śmiało przerzucić na. Myślę, że podobnie tak. Na resztę naszego zdrowia. Nie? No i mam nadzieję, że teraz ktoś już pisał, że mam wujka Staśka, usłyszał teraz to i widział. W sumie racja. Jakby nie mieszkam z nim na co dzień, no nie? A wiadomo, że przez jakiś czas można poudawać kogoś innego, no nie? A nawet jeśli się tak zdarzy, bo tak zaraz ktoś powie, że tak, wujka Staśka, okej, okay, on akurat był dziwny, ale moja prababcia to całe życie jarała jak smok i umarła w wieku 100 lat ze zdrowymi płucami. Okej, okay, dobra, to raz na jakiś tam czas może się zdarzy jakiś mega wybryk natury, który z nie wiadomo jakiego powodu nic się nikomu tak, nie stało. Jakby... Okej, okay, ale to są wyjątki, które gdzieś tam może potwierdzają regułę, wiesz, a nie standard. Umarł z zdrowymi płucami, mega spoko, ale się okazało, że ostatnie 50 lat przed śmiercią po prostu bolały ci plecy. Także nie mogłeś w ogóle chodzić praktycznie, nie? I po prostu z tych nudów podczas siedzenia po prostu jarałeś. No nie wiadomo, no znowu wiesz, mówię, taką, to są zawsze takie skomplikowane życiowe sytuacje i o tym się można znowu gadać. Dokładnie, więc po prostu bym nie uwierzył, jestem w stanie uwierzyć tylko w ten sposób, że po prostu bym kogoś, wiesz, pracował z nim, testował sobie go, badał, powiedział, kurde, ale pan jest w dobrej kondycji, zajebiście. I umarł za 3 dni, no nie? Tak, ale to się raczej nie zdarzy, bo takie osoby do nas nie przychodzą, bo przychodzą do nas osoby, które definitywnie coś boli, są dojechane. No. Wręcz przeciwnie, jak już, to u mnie w gabinecie jakby jest taki etap czarnowidztwa i mi się w tym roku już potwierdziło to kilka razy. Mówię o takim tekstem do swojej pasjonek, mówię, proszę panią, jak dalej będzie pani tak funkcjonowała i... Bo tam było, wiesz, za dużo, wszystkiego, więcej. Nawet jak, wiesz, to była taka opcja, że nawet jak robiłeś terapię, zalecenia, więcej. Okej, dobra. Czy ja mogę oprócz pana chodzić jeszcze sobie raz w tygodniu na igły, 2 razy w tygodniu na coś innego? Za dużo, no nie? Spokojnie, bo po prostu, wiesz, układ współczulny po prostu na maksa podbity, że nawet w kwestiach zdrowotnych więcej zadań. Ty. Daj mi to. Znowu chcesz odciągnąć swoją uwagę od tego, co ważne, tak? Tak. I no. Wiesz, i się okazało, że jak pani się zmieni w tym temacie, to my się zobaczymy, ale za jakiś czas, bo panie wyląduje na SOR-ze. No i co się stało? Dokładnie tak. Później pytam się do Natalii, hej, gdzie to jest pacjentka? A właśnie, bo ci mówiłem, bo... Bo jest na SOR-ze. Bo była na SOR-ze. Bo z serduchem, no nie? Wylądowała. Tak, więc tak to najczęściej, jak już to wygląda, to tak. Dobra, więc słuchajcie, rozpoczęliśmy przed wami po prostu pewną wizję, którą mamy w głowie, którą w sumie nie realizujemy, dlatego że aktualnie zwiększyliśmy możliwości jakby szkoleniowe dla osób, których tematyka neuroterapii ekstremalnie interesuje. Ja się cieszę, że tych osób jest coraz więcej. Dwa, jak tych osób nam się zbierze więcej, którzy skończą 2 levele neurodyskiej terapii, to wjeżdżamy sobie z tematyką modułów klinicznych, gdzie każdy po tych modułach będzie mógł sobie wpaść i po prostu przepracować sobie z nami pacjentów. 3, jak już wszystko będzie mieli ogarnięte i to tak naprawdę już wejdzie w taką po prostu codzienność terapeutyczną, to wjeżdżamy sobie z pewnego rodzaju sprawdzeniem, powiedzmy jakieś tam w formie egzaminów i bardziej chodzi o to, że te osoby rzeczywiście po prostu tak pracują, no nie? Nie chodzi po prostu, wiesz, jakby stosowanie recytować zasady, tylko po prostu, nie, że nie. Kminią, kombinują, wykorzystują te stosowanie części mięśniowe i znają ogólnie te zasady i rzeczywiście mają fajne efekty terapeutyczne, jednocześnie na sobie też przepracowały to. Ja sobie za bardzo nie wyobrażam osób, które pracują w jakiś sposób, jednocześnie same nie poddały się takiej terapii. No nie ma opcji. Bardzo mi się podoba, jak jest w integracji strukturalnej. Nie zrobimy już tego, bo już jesteśmy w trakcie, no, jakby tego procesu, że na integrację strukturalną możesz iść albo zapisać się dopiero po zrobionej całej serii sesji swoich, tak? Czyli całym tym podejściu, że tam 10 razy ktoś mnie rozpracował, ja dokładnie wiem, czym to się je, wiem, jak moje ciało na to zareagowało i tak dalej, jak ja się po tym czuję i potem mogę stwierdzić, dobra, ja też chcę tak pracować. Więc oczywiście gdzieś tam też przepracowania sobie tego pod kątem swojego ciała, a później po prostu no pracowania tak, no nie? I gdzieś powiedzmy wypłynięcia na szerokie wody, mainstreamowe, po prostu pokazania światu, czym jest neurodiagnostyka. To jest nasza wizja. Mam nadzieję, że wiele osób stwierdzi, chcę tak, podoba mi się to i się zobaczymy. Albo już się widzieliśmy
i oni po prostu będą dalej kontynuować sobie ten proces terapeutyczny z nami, proces nauki, ale po prostu stwierdzi, bo jest na początku swojej drogi, że o, to jest dla mnie, mi się to podoba, bo chcę po prostu indywidualnie, bo teoretycznie nie znam specjalnie, wiesz, jakby więcej metod, gdzie jest aż tak indywidualne podejście. Bo tam teoretycznie jakby taka odpowiedź, że wszystko może być przyczyną twoich problemów, jest jakby uzasadniona, no nie? I to wszystko sprawdzasz, no nie? Dokładnie. Czasami się schodzi, bo wszystko jest dużo. No, tak jest. Wiesz co, ja tylko jeszcze zadam, bo nie rozmawiałem z tobą na ten temat, dlatego, że wspomniałeś tutaj o rytmie zatokowym serca i o badaniu. Mhm. Mhm. Pamiętasz? Tak, mamy taki sprzęt tak, nawet tak, kupiony. EKG Holter. To jest. No właśnie. I pytanie jest takie, bo plan był też taki, żeby później badać sobie to. Jest. I rozwijać to. Tak. Że to działa. Dokładnie. I żeby na przykład sobie sprawdzać, czy na przykład nasze takie podejście typu pacjent na wrażliwy się znanerczy jest fajne. Mhm. Żeby po prostu robić terapię. I sprawdzać. Indywidualną i sprawdzać sobie. Plan był taki, bo wiemy o tym, że tego rodzaju modele terapeutyczne bardzo mocno kuleją pod kątem badań, bo w badaniach jest tak, że próbujesz jakby stworzyć jakiś proces postępowania z daną grupą. Mhm. Wiemy, że tutaj to się nie sprawdza specjalnie. Nie, to nie ma sensu. Więc plan jest taki, Maciek wykombinował i też ma już sprzęt do tego, żeby na początku oceniać sobie stan. Wyjściowy. Wyjściowy, czyli stan układu autonomicznego, można powiedzieć. Dokładnie. Później zrobić terapię taką, jaką oni potrzebują, czyli jakiś priorytet dla nich. Mhm. Czy to będzie trawia, czy to będzie strukturalna praca z blizną, czy to taką będzie... wykutą na miarę. Tak, na czy to będzie emocjonalny to, co trzeba. Temat, a później sprawdzić jeszcze raz. I opisać, co zostało zrobione. Jest. Okej. Okay. Taki jest pomysł. No, pogadamy sobie się o tym temacie. Zmieniło. Wiesz co, tak fajnie jest. Byłoby na przykład, wydaje mi się, że zrobić sobie takie podejście, zbadać sobie tak ze 4 osoby, 5. Przykładowo. Niektórych pacjentów tak badam już. Spisać sobie na przykład po kolei i na przykład zrobić z takich pacjentów różnych, wiesz, struktura, chemia, mental i tak dalej, czyli po prostu w ogóle różne terapie zrobić. Jednocześnie sprawdzić przed, po i sobie potem podyskutować. Myślę, że to jest dobry temat. Myślę, że przekozacki. Przekozacki. Bo wtedy też mamy jakby, wiesz... Feedback. Feedback. Ale to jest w ogóle śmieszne, bo po prostu, bo chcesz sprawdzić, że to działa, jednocześnie wiedząc, że to działa. Na tym polegają badania. To jest śmieszne, że po prostu hej, to ten tekst zawsze z psem mi się podoba. Szczekającym. Aha, tak. Ten też? Że tak, widzisz, tak. Widzisz psa, który szczeka, więc robisz, robisz mu zdjęcie. Mu zdjęcie, patrzysz na zdjęcie, a wow, pies. To jest pies. Tak, tak, tak. Czyli taki jest pomysł. O to chodzi. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za uwagę. A tutaj pod spodem w opisie tego odcinka macie też po prostu możliwość poczytania sobie o neurodynastycznej terapii, jak to wygląda. I po prostu myślę, że tym tematem warto się na przyszłość zainteresować, bo będzie się działo. Będziemy bardzo mocno w ten temat wchodzić. I dziękuję wam za uwagę. Wasi ulubieni neuroterapeuci Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Trzymajcie się. Ciao.